Proces umaszynowienia w Polsce jest wciąż na niskim poziomie. Szacujemy, że współczynnik umaszynowienia jest zdecydowanie poniżej 50%, co powoduje, że w porównaniu do innych krajów Europy Zachodniej, na przykład Niemiec, jesteśmy daleko, daleko w tyle. Zapotrzebowanie na maszyny sprzątające wynika z wielu różnych czynników. Takim pierwszym podstawowym jest oczywiście wielkość i dynamika rozwoju powierzchni magazynowych, logistycznych, biurowych, także rozwój gospodarczy, rozwój nowych technologii. Ważnym bardzo też jest tak naprawdę rozwój gospodarczy i dobrobyt społeczeństwa. Maszyny nigdy nie zastąpią ludzi i nigdy nie wyprą pracowników. Po pierwsze dlatego, że maszyna potrzebuje operatora. W tradycyjnym urządzeniu, czy jest to odkurzacz, czy jest to myjka ciśnieniowa, czy jest to automat szarująco-zbierający, czy zamiatarka, potrzebny jest operator, który tą maszynę będzie odpowiednio przygotowywał do pracy i do cyklu sprzątania, ale też tą maszyną po prostu pracował. Na rynku, na świecie pracują już pierwsze roboty autonomiczne w branży usług profesjonalnych. Jest to bardzo wstępny etap tej technologii, niemniej najbliższe 5 lat to z pewnością dynamiczny rozwój i duże inwestycje w robotykę i automatykę.